Hej, dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z Elden Ring na moim kanale. I oczywiście jak macie ochotę, to standardowo przypominam o zostawieniu kciuka w górę, o subskrypcji i takich tam, ale ja nie o tym. Jesteśmy teraz na drodze nieprawości, tak się nazywa to miejsce. No i tutaj przeniosłem się z taką myślą, aby przejść w końcu do eksploracji niekoniecznie może północnej części płaskowyżu Altus, ponieważ tutaj do tej dominuli, do wioski Młynarzy i jeszcze powrócimy. My przejdziemy natomiast sobie taką, powiedzmy, spacerową ścieżką i zobaczymy, co się znajduje tu na tej górze. Następnie też możemy sprawdzić tę ścieżkę, która również nas będzie prowadziła na obrzeża stolicy i dotrzemy do tej czytającej z palców staruchy, u której ostatnio byliśmy. A zatem czas po prostu w drogę, ruszać, nie ma co przedłużać, nie ma co gadać o tym, co zrobimy, a czas zacząć to po prostu robić. No i tak patrzę, to jesteśmy faktycznie na tej odpowiedniej ścieżce. Mam nadzieję, że pogoda się unormuje, aczkolwiek mamy, myślę, na to nawet naprawdę sporą szansę. Oczywiście dalej gramy bronią nową, taką, którą chcieliście zobaczyć, a zatem jest. Te młyny tutaj, to oczywiście wszystko już tam było sprawdzane, więc nawet się nie będę zatrzymywał i jedziemy po prostu wciąż przed siebie. Tu jest ta dominula, wioska młynarzy, gdzie były też te takie panie roztańczone, ale niekoniecznie w bardzo gościnnych nastrojach, więc tam sobie tę przyjemność z ich odwiedzenia zostawimy na później. A tymczasem widzę pierwszy znacznik, który tutaj mamy. No i tu już akurat są takie tereny, o kurde, co to było do cholery? Co jest? Ja pierniczę, serio? Ze stolicy nawalają? Ej, tu jest złote drzewko jeszcze w ogóle. Kolejne już. Niebywałe. Aj, to nawet nie ze stolicy. Okej. Okay. Złote nasionko. Teraz by się chciało rzec, że... Co jest? Bieda? Tylko jedno nasiono? Ale nie dwa od razu, albo trzy? No ale jedno. Aczkolwiek chyba tylko jedno też brakuje mi. Jednego mi brakuje do kolejnego wzmocnienia butelek, także naprawdę nieźle przyspeedowaliśmy ostatnio ze zbieraniem tych zasobów. Tu są nawet jakieś rozwalone maszyny. Nie wiadomo, co mi tutaj zbierają, ale chyba liczą na jakieś szczątkowe łupy. Czteropalczasta łapka ptaka. No nie musimy na razie z tego korzystać. Nie poluję na nic, na żadne przedmioty. To chyba zwiększało szansę na dropa, nie? A złota, znaczy marynowana w złocie łapka ptaka, to nam dawała zwiększoną liczbę run przez jakiś czas z przeciwników, jeśli się nie mylę. Dobra, ale to jest miejsce, które również musimy sprawdzić, więc sobie to jakoś tam oznaczę. Fajnie, że nie będą do mnie strzelać z tamtego miejsca, z tej bramy prawie. W sumie oni ode mnie uciekają i póki nie mają złotych oczu, to może faktycznie nawet nie warto z nimi walczyć, bo szkoda czasu. O, mam jakieś ruiny. To są nawet te oznaczone. Dobra. A czy było coś jeszcze może po tej stronie? Jejku, jak to się ciągnie w ogóle. Dobra, to były te pozostałości tych machin oblężniczych chyba. Jest i złote drzewo, przy którym już byliśmy. Tam był oczywiście awatar i ten taki... Znaczy nie awatar, a ten... Taki dziwny stwór. Parszywa czy odrażająca gęba? Jakoś tak się nazywał. Dobra, tu już temat załatwiony. Dużo musimy przejechać, aż do tamtego posągu chyba. Jak nie jeszcze dalej, szczerze mówiąc. Także przejdźmy do rzeczy. Co my mamy tutaj? Kolejnego gościa związanego z drzewem. No, w sumie jesteśmy w jego okolicy, więc ma to jakiś tam sens. Ponury kamień kowalski 5 poziomu. Dobra. Wypadałoby nieco zwolnić przy okazji tych ruin, bo może tu będzie jakaś iluzoryczna ściana, aczkolwiek ruiny nie są w żaden sposób zaznaczone na mapie, co może sugerować, że tu wcale nie musi być skrzyni skarbów gdzieś ukrytej, nie? To może być coś takiego zupełnie niezobowiązującego. To jest na tyle nieistotne, że nawet na mapie się jakoś nie pojawiło. Uważaj, potężny wróg. O Jezu, błagam, tylko nie ta bestia znowu, która się respi z niczego. Ale obstałem, że tak może być.
Co jest? Co z niego wyjdzie? O! Ale że lew? Serio? O kurde, 3000 obrażeń mu nabiłem już. Niezła jest ta broń. Jak przeciwnik trochę da nam się rozkręcić, no to nie ma najmniejszych szans. Pięknie. A zobaczcie, tu było plam krwi. Tą potężny wróg, zostawimy oczywiście plusa. Mamy łzę larwy, która nam może posłużyć do oczywiście resetu statystyk. No i wydaje mi się, że to jest tyle z tych ruin. Serio, no nie było tutaj nic ciekawego. Nic więcej. Chyba, że... tutaj? Coś jest? Ewentualnie... Ptaka to niespodzianka. No nie, no to wygląda trochę jak jakieś przejście, ale nie ma tu nic. No nic tu nie ma. Dobra. Zabieramy się stąd. Teraz tak, na górze jest mój kolejny znacznik, możemy to zobaczyć i podjechać aż pod mury. Aczkolwiek raczej nie spodziewam się tam rarytasów. Bardziej, jak mam być szczery, to wydaje mi się, że coś ciekawego znajdziemy na końcu. Tam też jakiś kościół chyba nawet jest na mapie widoczny, albo jakieś inne ruiny, które no, są znacznie większe niż to, co tutaj widzieliśmy i z czym mieliśmy do czynienia. Ooo! Tak w oddali już te pioruny widzimy? Nice. Głośno się zrobiło od razu. Dobra, ale tak. Widzę, że... okej. Widzę, że też przeżyjesz to. Noż do cholery. O matko. Widzę, że możemy tu podjechać nawet pod ten mur i to aż na tyle, że będziemy w stanie się skierować od razu do wejścia głównego. No możemy przejechać ten kawałeczek i zobaczyć, co tu będzie. W ogóle w pogrobie też był taki jeden przeciwnik, którego jak zaatakowaliście, no to z niego ten wielki niedźwiedź, ten taki wiecie, porąbany wyskakiwał. Chyba nie walczyłem z nim finalnie, ale to słyszałem, że jest coś takiego już. Już wiecie, no nie będę wracać tylko po to, żeby z niedźwiedziem zawalczyć i tego uskuteczniać, ale kto wie, może tam... Wiecie, no natrafimy na niego podczas innej serii. Ja może z nim walczyłem, ale już nie pamiętam, bo to kurde, no byliśmy tam ze 120 odcinków temu. Mhm. No i tu mamy tę machinę. Wiecie co, no nie będziemy tu się jakoś specjalnie myślę nimi przejmować. Tutaj powrócimy do tego miejsca dopiero jak już będziemy ruszali i sprawdzali ten teren jakoś tak sobie na poważnie. Chociaż... No dobra, bo tu bym musiał ten teren od razu też sprawdzać. Dobra, nie będziemy tego teraz robić. Sprawdźmy jeszcze ten punkt. Może coś interesującego... No nie, nie. Coś interesującego zauważymy. Chciałem namierzyć, bo czasami można... wypatrzeć jakiegoś wroga. O Boże, co się stało? Ugrzęzłem w drzewach, patrzcie, wskoczyłem w drzewa i nie mogę z tego wyjechać. Może wyskoczę? Ej, no bez jaj. Dobra. Już myślałem, że tutaj spędzę resztę życia. Jeszcze powinien być, wiecie, zauważony przez jakichś przeciwników, co by mi zablokowało dostęp do mapy. Nie byłbym w stanie stąd wyjść. Wtedy autentycznie byłby problem. Chyba tylko restart gry byłby jakimś rozwiązaniem. Było możliwe, żeby to zresetowało pozycję moich przeciwników. Dobra. Tu są ruiny już sprawdzone. A możemy zaskoczyć. I co my tu mamy? Wielki bełt błyskawic. No z wielkich kurz to ja nie korzystam za bardzo. Bóg. Zbliża się burza, dlatego przed tą potężny wróg. O ty gościu! Co za upierdliwiec, nie? Teraz, czy ja tutaj na dole nie byłem w jakiś sposób? Czy to się ciągnie tam na sam dół? Chyba nie. Teraz zobaczymy, czy wyzbierałem skarby tu. Ale nie kojarzę, żebyśmy byli w takim miejscu. No nie, nie byliśmy. No do burzy jeszcze kawałek drogi nam został do pokonania. Tutaj widzę, że gra zaczęła budować napięcie już długi czas przed dotarciem do celu.
co tylko powoduje, że moje oczekiwania rosną, nie? I że liczę na to, że to będzie jakiś tam ciekawy przeciwnik, którego na przykład jeszcze do tej pory nie było. Trochę taki bardziej eksploracyjny odcinek nam się akurat dzisiaj szykuje. Ale to fajnie. Odkrywamy po prostu kolejne tereny. Znaczy, jakby nie patrzeć, zawsze jest odcinek eksploracyjny, ale mówiąc eksploracyjny odcinek, mam na myśli takie po prostu podróżowanie po mapie, po otwartych lokacjach, a nie po jakichś takich zamkniętych, jak na przykład tam ostatnio był ten zamek cieni na przykład, stosunkowo niedawno, czy jakieś tam jaskinie, bardziej takie zamknięte lokacje, nie? Kurde. Fajna jest ta broń. Podoba mi się. Zasięg też niezły. Całkiem szybko możemy wyprowadzać te ataki. Czego chcieć więcej? O, a tam jest szlachetny złota maska na tym rozwalonym moście. W sumie nie wiem, jak on został rozwalony. Tak schodkowo to wygląda, jakby było. Zielony mgła się robi. Serio? Co, normalnie tracę widoczność, no. Zobaczcie, już nie widać tego. No, ale tak schodkowo to wyglądało, że nie wiem, to on po prostu powinien zostać jakby aż... obniżony w tych miejscach, nie? Nie wiem, czy tam do jakiegoś tąpnięcia ziemi nie doszło, czy coś, no bo nie wiem, jak ta konstrukcja miałaby wyglądać do czasów swojej świetności, nie? Bo tą mostem na pewno nie mogło być. O, już nie ma mgły. Nie wiem, co się stało. To jakiś filtr chyba bardziej była, nie pogoda. W sensie filtr lokacji. Tam są jakieś opcje, żeby zeskoczyć, ale cholera wie skąd, przecież... No dobra. Idziemy dalej. Powolutku docieramy już do tej docelowej lokacji, powiedzmy, czyli do tego znacznika numer 5. A tam to dopiero jestem ciekaw, co się będzie działo i o co chodzi z tymi błyskawicami, które lada moment powinniśmy znowu zobaczyć i usłyszeć. Jesteśmy już bardzo blisko. Na razie cisza i spokój. O! Wystarczyło tylko napomknąć i od razu. Jest punkt maski, słuchajcie. Fantastycznie. Zawsze to jakiś tam kolejny sektor na mapie będzie dla nas dostępny w bardzo szybki sposób. Okej. Czyli tak, będziemy mogli sobie tędy przejechać albo tamtędy. Chodźmy najpierw do punktu łaski i zaraz obierzemy jedną z tych dwóch dróg. Myślę, że najpierw polecimy do jedynki. Dobra, jak to się nazywa? Ścieżka przy murach. Okej, tego można było się spodziewać, ale mogła to być też jakaś bardziej wymyślna nazwa tej lokacji. Co to są za wiadomości w ogóle? Prawdopodobnie pies. Co, znowu jakiegoś żółwia mamy szukać? Jajnik ośmiornicy lądowej. No dobra, tu już jest jeden punkcik, ale... Przed tą smog? To wyglądało bardziej jak na zgaszone ognisko, a nie jak jakieś... spalenizny od smoka. O kurde. Cześć, jakby ten posąg monumentalny nagle zaczął się ruszać, to byłaby epicka akcja. Ej, czy to jest... Nie, już myślałem, że za nad wielką widną Dektus miejsca. Nie, to nie miałoby do końca sensu. Ktoś tu lezie. O kurde, ale mocny jest. No ani krwawienie na niego nie zadziała, ani nie wiem, czy odmrożenie ma sens, ale... jeszcze wstajesz. No to niezły gość. Coś tu wstało. Złoty run. O kurde. Mocni są ci przeciwnicy. Nawet bardzo, bym powiedział. Dobra. Tam jest jeszcze jakiś tunel. Nie wiem, znaczy tunel powietrzny, nie wiem. Szczerze mówiąc, do czego ma służyć. Gdzie mielibyśmy się za jego sprawą przydostać?
Ale zaraz to sprawdzimy. Dlaczego zawsze musi być pies? Skakanie, może spróbuj tego. Sam se skocz. Ten ptak śmiesznie spadał tak sztywno. Dobra, jest kolejny jakiś, który się tła. Tłacze? Tła? Szwenda. Dobra, szkielet rozwalony. Pyk. I coś tu jest. Zaraz, tu był jeszcze jeden? Nie. Złoty run. Kurczę, no moglibyście coś więcej dać. Co tak skąpo? Ha? Coś mi mówi, że... Tu może być jeszcze jakaś znajdźka, ale zaraz. Tu jest możliwy wyskok na tę górę, do której możemy się tędy też dostać. No dobra, czyli mogę tutaj sobie po prostu skoczyć, przejdziemy tędy, tu zjedziemy do punktu łaski, to obadamy i tak to tam sprawdzimy sobie. No dobra, no może tak zrobić, no. Taka droga na skróty trochę. Inaczej, może nie na skróty, a no, po prostu z wejście z drugiej strony. Dobra, skoczmy i zobaczmy. O kurde. Trochę lecimy. Jestem ciekaw, o co chodzi z tymi duchowymi jakby flagami. O, ja mam miejsce, gdzie te błyskawice nadupcają. Miejsce wygląda ewidentnie jak miejsce walki. Proszę bardzo. Starożytna smoczyca Lance, czy Lancex. Proszę bardzo. To ją widzieliśmy na początku paskowyżu, tak? Ja pierdziele. I to tłumaczy te błyskawice. No przecież smoczyca nimi włada. Także moja droga, drugie spotkanie. Ała. Dobra, jesteś mocna. Ciekawe, czy te pioruny ustaną, jak ją rozwalimy. Ciężko jest to krwawienie nabić, to chyba serio zostało jakoś mocno znerfione. Au. To jest pod siebie, a nie przed siebie. Dobra, weszło krwawienie. Ale co z tego, skoro mnie sfajczyła prawie? Kurde, kamera jak zwykle przeszkadza w takich sytuacjach. To jest chyba boss w ogóle z trailera, nie? Ale proszę bardzo, smog. Tak, to jest na pewno ten smog. O kurde. No nie, z opóźnieniem mnie trzasnęło. Kurde. No dobra, smoczyco, to ci muszę oddać 1-0. Ale na więcej nie licz. Chyba z punktu łaski tutaj sobie teraz przejdziemy, szybciej będzie. No, zdecydowanie będzie szybciej. Tylko tak, musimy obrać tę ścieżkę w takim wypadku. Mam nadzieję, że tutaj niczego po drodze zaskakującego nie będzie i uda się w miarę spokojnie tam dojechać i odzyskać moje runy, które są teraz w stanie zagrożenia. No ale nie będę ich tam zabezpieczał amuletem czy coś takiego już bez przesady, zaraz to postaram się zdobyć. Światy fulgorytu i tak dalej, tutaj jest istotny punkt na pewno, ale nie chcę tam podjeżdżać, bo kto wie, czy tam nie będzie jakiegoś mocarnego przeciwnika do pokonania. Także chodźmy, albo może chodźmy ścieżką, o Boże. Dobra, jeden sprzątnięty, drugi trafiony. I zaspamowane, fantastycznie. I nic, nic nie wypadło. A czy ja sprawdzałem opis tego hełmu rycerza Leyndell? Nie. Złoty hełm rycerzy, którzy przysięgli bronić Leyndell, królewskiej stolicy. Złote korony drzew to znak honoru przynależności do grona obrońców drzewa. Proszę bardzo. Tu z kolei mamy jakąś znajdźkę, tylko jedną. Ale jest to klucz. Okej. Tu też powinniśmy pójść do tego cmentarzyska. No ale najpierw smoczyca niech będzie. To będziemy mieli wtedy cały ten teren z głowy. Chociaż tak z drugiej strony
Tak, będzie mi z głowy, dobra. Okej. Ja pierniczę. Czemu ona ma mniej życia, niż niedobry w ogóle? Nie ogarnąłem tego. Au. Teraz rozumiem, o co chodzi z tym atakiem, bo... ten smok z questa Fii... Lasida? Jakoś tak, jak miał. O, ale mnie wyrzuciło na głowie! Nieźle. To też miał taki atak, że skrzydłami, takie podmuchy powietrze robił, które obrażeń nie robiły, ale odrzucały mnie. Znaczy wtedy nie odrzucały, bo nie wychodziło mu coś, ale... no w tym przypadku akurat odrzucenie podziałało, jak widać, niestety. Dobra. Teraz trochę lepiej poszło, bo już połowa zdrowia zeszła, ale to jeszcze nie jest wygrana. To dopiero połowa drogi. Au. Nie no, z łatwością może mnie zabić, to trzeba przyznać. Kurde, drzewa rozwalone, jak gdyby nigdy nic. Kurde! Największym przeciwnikiem jest... oczywiście smok, ale zaraz po nim kamera. Co się dzieje? Nawet nie wiedziałem, jaki atak robisz. Dobra. Czas wejść na konia, bo inaczej... to mogę pomarzyć o zwycięstwie tylko. Chciałem skrócić ten dystans po prostu. O, nie radzisz sobie z tymi nierównościami terenu. Moja droga, smoczyco. Ała! O kurde, ale mnie zjara teraz, koniec. A, jednak nie. W drugą stronę poszła z tym atakiem. Ja pierdziel, jaki chaos, nie? Spróbujmy tak. Filmowo by było, no ale nie trafiłem. Elden Ring to nie filmy. Elden Ring jest jak życie. Tu nie wszystko się udaje. O kurde. I te opóźnione ataki. Kurde. Najgorsze to może być. Ciężko się trafić, bo co chwilę wierzga tymi łapami swoimi. Dobra, mamy cię! Smoczyco, ja pierniczę, pokonano wielkiego wroga! 60 tysięcy to jest nagroda i mamy glewie Lanso. Czy Lanso. Zobaczmy w takim razie opis, a widzę, że pioruny nadal będą nadupcałe tutaj. Także niestety nic się nie zmieniło. To jest popiół, prawda? Czy nie? Inkantacja, okej. Okay. 40 punktów wiary wymaga, o kurde, inkantacja przywołująca moc starożytnej smoczycy Lanso. Tworzy glewie z czerwonej błyskawicy, która tnie teren z góry. Ten atak uwalnia smugę błyskawicy. Lanso była siostrą Fortisaxa, no czyli podobieństwo, o jakim wspomniałem, do tego smoka z questu Fii jest, jak widać, nieprzypadkowe, było to rodzeństwo. Powiada się, że przyjęła ludzką postać, by żyć wśród rycerzy jako kapłanka kultu starożytnych smoków. No to trochę ta ludzka forma, widać, że się jej znudziła chyba najwidoczniej, albo nie była zbyt szczera w ocenie siebie i swojego podobieństwa do ludzi. No bo tak średnio przypominała człowieka, może przez te skrzydła. A czy ja tam byłem? Chyba tak. Chyba. Nie, nie byłem tam. To też będzie do sprawdzenia, ale na końcu, bo byśmy musieli stąd zeskoczyć. Chociaż zaraz. Tu jest strumień powietrza. A, dobra, byłem. Jezus Maria, ale miałem laga. Ja spojrzałem na lokację, a nie na mapę. Byłem tam przecież w tym odcinku. Nieważne, zapomnijcie. Kurde, błyskawicą dostałeś, czy co? Czy od smoka padłeś? Ale inny kolor ma ta zwierzyna tutaj, nie? Ła.
To było brutalne zrzucenie. Tak, one mają inny kolor, bo są naelektryzowane i rolując się wytwarzają błyskawice. Pięknie! 1500 obrażeń prawie. Jak gdyby nigdy nic, wielka złota tarcza wypadła. Rozgromienie starożytnych smoków. Godwin Złoty walczył do końca. Zaskarbił tym sobie przyjaźń straszliwego Fortisaxa. Zobaczymy złotą tarczę. Owalna, wielka tarcza ze złota, noszona przez rycerzy chroniących królewską stolicę Laendel. Rycerze z Laendel znani są ze swojej wytrzymałości, której przykładem jest wyjątkowa osłona zapewniana przez tę tarczę. Brak umiejętności. No ale 17, waga. To jest przeginka. No i dobrze mi się wydawało, jeszcze parę odcinków temu, tak patrząc na samą mapę, że tam mamy prawdopodobnie kościół. No i teraz już jestem pewien, że jest to kościół. A tutaj mamy jeszcze jakiegoś bardzo niezorientowanego skarabeusza, taran błyskawicy. Może był oszołomiony przez te błyskawice w okolicy, kto wie. Ten papier wojny daje orężowi właściwość burzowy i następującą umiejętność. Taran błyskawicy, umiejętność inspirowana trykaniem baranów. Wydaj z siebie przerażające beczenie, by spowiły cię błyskawice, gdy ruszysz do przodu. Uderzenia można wykonywać jedno po drugim. Dożytko na każdym orężu do walki w zwarciu. Serio? Mówiłem, że coś z nimi jest nie tak, nie? Z tymi baranami, no. Zobaczcie, jakie żółte to są. I patrzcie, no może się będą rolować. O! Właśnie, o tym mówiłem. Okej. Okay. Sprawdźmy najpierw ten budynek, a potem dopiero ten kościół na południu. I to będzie tyle, jeżeli chodzi o tę górę. Także fajnie, bo w jednym odcinku da się ten temat domknąć prawdopodobnie. O kurde, zabójcy czarnych noży. Dobra, nie spodziewałem się tutaj bossa. A już na pewno czarnego noża. Ja pierniczę. Najgorsze, że pamiętam, że on życie wysysa tymi ciosami. O ty dziadu. Kurde. Dwóch bossów w jednym odcinku. Znaczy w Elden Ring to nie jest coś wyjątkowego, ale naprawdę dwóch ciekawych bossów. To już coś. Nice! Pokonano wroga. Powiem tak, całkowicie, wiadomo, no, subiektywnie, czarny nóż. Wielu bossów przeszkadza mi, jak się powtarzają, ale ten nie. Ten jest naprawdę wyjątkowo ciekawy, jeżeli chodzi o swój zestaw ataków i naprawdę na razie walczę z całkowitą przyjemnością, tak jak za pierwszym razem, nie? Sztylet należący niegdyś do zabójczyń, które w noc czarnych noży zamordowały Godwina Złotego. Rytuał odprawiony na ostrzu o dziwnym kształcie tchnął w nie moc skradzionego runu śmierci. Unikalna umiejętność, ostrze śmierci, uwolni moc runu śmierci, by strzelić pociskiem przypominającym ostrze poza zadaniem obrażeń. Ostrze to zmniejsza maksymalne punkty życia wroga i przez chwilę dalej odbiera mu punkty życia. Skalowanie z wiarą. Także to mogliśmy raczej zaobserwować w użyciu u naszego przeciwnika. No ja sam tylko animację, o właśnie, zrobię. I nie zaprezentuję wam tego efektu wizualnego, no ale to sobie można wyobrazić po prostu, patrząc na przeciwnika. No i co będzie w środku w takim razie? Kurde, naprawdę to są jakieś jakaś lokacja podziemna, że nas czeka? Tego się w życiu nie spodziewałem. Myślę, że to będzie raczej... no, to jest posąg na górze i myślałem, że tutaj raczej będzie po prostu jakaś skrzynia ze skarbem czy coś takiego, a tu proszę. Kolejna lokacja przed nami będzie stała otworem. No zjedziemy sobie najpierw, aczkolwiek zaraz powrócę na górę, no bo chcę zobaczyć, co tam jeszcze na nas czeka do zdobycia w tym kościele na południu. Niech będzie źródło światła. Kto wie, może po drodze byłoby jakieś miejsce do, wiecie, zeskoczenia. Na razie jeszcze nie mamy tej mapy podziemi. No ale właśnie, czy to jest podziemna lokacja jakaś? Czy to będzie coś... Grobowiec wyświęconego bohatera. Dobra, czyli kolejne katakumby, grobowce. No dobrze. To znaczy, że tutaj musimy przejść, tak samo jak w samej
stolicy mamy do zrobienia to miejsce, ten zapieczętowany tunel. Są to takie dwie lokacje. Możemy sobie odpocząć w tym miejscu łaski. Natomiast musimy jeszcze zobaczyć, co tam na nas czeka na samej górze. I nie mogę tak szybko sobie wyjść, także niepotrzebnie puszczałem windę na górę w takim wypadku. Ale dobra, zrobię cięcie. Okej, jesteśmy na powierzchni, zatem możemy skorzystać oczywiście z naszego wierzchowca i zobaczmy, tak jak mówiłem, ostatni punkt, który w tym odcinku mamy do zobaczenia po prostu. Tutaj też niczego nie było. O, ewentualnie to jeszcze wyzbierać. Czy one naprawdę chcą mnie zaatakować? O kurde, czajcie to? Te barany są agresywne, naprawdę terytorialne są. Nie mogę na mapę wejść przez to. Ciekawe, czy coś innego można z nich pozyskać. Skoro są takie, wiecie, naelektryzowane. I jest to jakaś ich inna wersja. No ale mniejsza. Ale wymierzone. Proszę bardzo, będzie egzekucja. No współczuję. Naprawdę współczuję takimi kolcami oberwać wprost w twarz. Wątroba bestii i złota jarzębina. To są skarby, jakie tu zdobyliśmy. Kościół władcy burzy. Burz, przepraszam. O kurde. Jakby był miecz, władca burz, tutaj do zdobycia to bym umarł po prostu, nie? Z wrażenia. Że takie nawiązanie by From Software zrobił, ale w sumie... Wielki bełt błyskawic, niestety nie, a tu święta łza i żwir, błogość, dokładnie. Butelki, moi drodzy, nie już, że mam tak, 13 użyć, to 13 podmuchów w sensie, to jeszcze na plus 10 będziemy je mieli. Naprawdę, żyć nie umierać, coś pięknego. No i cóż, myślę, że na tym byśmy mogli sobie spokojnie ten odcinek zakończyć. Odkryliśmy grobowiec, ukończyliśmy eksplorację tego miejsca. W następnym materiale myślę, że możemy spokojnie zająć się sprawdzeniem tej ścieżki. Wjedziemy sobie tutaj, sprawdzimy te tereny i dojdziemy do tej staruchy. No a później w sumie zostanie mi tylko ta jeszcze wioska młynarzy do Minula do zrobienia, więc będziemy mogli się tym na spokojnie zająć. A tymczasem mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, nie zapomnijcie o kciuku w górę, zachęcam do subskrypcji kanału i tak dalej, wiadomo o co chodzi. Zachęcam do wpadnięcia na Instagrama, zostawcie followka, jeśli was tam jeszcze nie ma. Demon DS Live, link jest oczywiście w opisie. A tymczasem to by było na tyle. Na samo zakończenie możemy wbić level, trochę tych punktów mam, ale to jest jeden poziom wciąż. Niech będzie wytrzymałość. Dlatego, że no, jeszcze trochę mi tam i brakuje, żeby z jakiejś cięższej tarczy korzystać. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Oczywiście jutro. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.